Postawmy jak najwięcej Donaldów się da i jak najwięcej Hillary się da. I go! O Jezus! Mój komputer! Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj coś, do czego myślałem, że już wracać nie będę, jednak wyszła nowa alfa. Open alfa albo open beta, wydaje mi się, że open alfa, która... z racji tego, że jest open. Prawdopodobnie wy też możecie wgrać. Ja dostałem właśnie maila dzisiaj, bądź dzisiaj od twórców, że wyszła nowa alfa i chętnie postanowiłem zobaczyć, co tam się dzieje. Może coś nowego przyszłoby nagrać i jest całkowicie inna. Totally Accurate Battle Simulator wygląda całkowicie inaczej. Jest zmienione wszystko. Dali nowe jednostki i gra wygląda naprawdę dużo, dużo lepiej. Działa też dużo lepiej, więc myślę, że... odnowienie serii, takie V2 będzie na końcu. Zaczynajmy. Intro. Dobra, więc jesteśmy... jak widzicie, jest to Open Alpha i nawet logo się zmieniło w tej grze. Nawet logo się zmieniło i teraz zobaczcie, dajemy sobie na przykład Play. Mamy znowu 20 poziomów. Nie wiem, czy takich samych, wydaje mi się, że nie, ale zobaczmy sobie na przykład Sandbox. Możemy sobie nie dość, że wybrać mapki Sahara, Dania, Japonia i Szkocja, to możemy sobie wybrać na przykład nowe jednostki i jest ich mnóstwo. Są Wikingowie, Crusaderzy, Grecy, Azjaci, Napoleonowie i Mists, czyli nie wiem co to znaczy, ale tutaj są tacy różne rzeczy i na przykład mamy jakieś nowe, naprawdę nowe rzeczy, możemy Chicken Man Mana, na przykład teraz dajemy start i możemy właśnie, widzimy to wszystko, jak to wszystko wygląda, możemy sobie sterować jak zawsze tą kamerką. Wygląda dużo lepiej, naprawdę. Działa też dużo lepiej, grafika wygląda lepiej. Nie ma co się tutaj zastanawiać nawet nad tym. No i co, ciekawe, jak sobie poradzi jeden Chicken Man Man versus jeden Chicken Man Man. Na razie to wygląda, jakby tańczyli jakąś tutaj zumbę, czy tam rumbę, cokolwiek. Więc jest śmiesznie. No to może trochę zająć, bo w sumie czemu miałoby nie zająć trochę? Wydaje mi się, że trochę to będzie trwało. Ale myślę, że damy sobie spokojnie radę z tym wszystkim, więc... a, no co, no zobaczmy. Myślicie, że... dobra, starczy chyba tego, co? Myślę, że tak. Więc przejdźmy na razie do poziomów. A i zacznijmy od pierwszego. Pierwszy poziom wygląda tak. Już nie musimy wchodzić do gry tylko po to, żeby zobaczyć, jak te jednostki są ustawione. No i mamy tutaj pizantów chyba, tak? Więc my też chyba możemy ich ustawić, tylko my możemy ustawić ich znacznie więcej. No to ustawmy ich w takim razie tutaj za całe pieniążki. Myślę, że... zbyt trudne to nie będzie. W sumie dość niesprawiedliwe, że my możemy pizantów ustawić tutaj 80, a oni tylko kilku, więc myślę, że dość szybko się z nimi rozprawią. Ale dość niesprawiedliwe. Zaraz spróbujemy jeszcze innej jakiejś tutaj, może troszkę ciekawszej techniki. O, tu już jest ich więcej. Aha, ale to jest drugi poziom. A wróćmy do tego poziomu pierwszego. I na przykład użyjmy chariotów, może nie. A gdzie są jakieś fajne rzeczy? W Napoleonie są tutaj, patrzcie, beczki. Możemy z beczkowodzami... o, Spear Thrower. Tego nie było kiedyś w wyrzutni spirów, nie? I jednego wikinga. Go! Zobaczymy, czy takiej tutaj... takiemu zespołowi uda się cokolwiek zrobić. To są Spear Throwerzy. Ta beczka zaraz wybuchnie i zniszczy przy okazji... też mojego. No, wyglądało to całkiem fajnie, aczkolwiek... boję się, że teraz... teraz przegramy. Tak jest, przegramy. Czy nie? Czy ten jeden sobie da radę z jednym? No go, nie, niestety przegraliśmy. Beczka tak na środek, do przodu, a muszkiety z tyłu, dwa. Okej, teraz beczka pojedzie centralnie na środek, wysadzi dość, a nie, ona skręca. Wysadzi sporą część, zostawi dwóch czy trzech? Jednego zostawi, bo tamci się spalili. Ja myślę, że muszkiety dwa spokojnie sobie poradzą. Tak też się stało, więc przejdźmy do drugiego poziomu. Dobra, tutaj już znowu są pizanci z tego co widzę, tak? Ale jest już ich znacznie więcej. Myślę, ile mamy kasy? 1000. Kurde, te beczki są fajne, więc wyślę tutaj beczkę i tutaj beczkę i tutaj beczkę. Trzy beczki, myślę, że z łatwością rozprawią się z tymi tutaj panami. Zobaczcie, bum, bum. A, przegrałem. Nie, no jak? Przegrałem, przecież tam ci z tyłu by się spalili. Dobra, weźmy to, zamiast tego postawmy coś innego. Hillary? Co? To jest Hillary i Donald Trump. Chcę to zobaczyć. Axe. No dobra, zobaczmy tutaj takich dwóch na przykład postawmy. Go.
Ci mają... jakie mają siekiery, a jakie mają fajne te. Patrzcie, jakie mają fajne zbroje, no. Gra wygląda... no i teraz te dwie skrzynki, znaczy te... barele dokładnie poradziły łatwo. Zobaczmy, co tu, ile oni kosztują? 2000, no dobra, zaraz to będzie trzeba sprawdzić. Na razie tutaj, tarcza i muszkiety z tyłu, z tego co widzę. Co na to? Myślę, że spear throwerzy tutaj wszędzie? Można by spróbować, go spiry. Tylko boję się, że ci z tyłu ze spirami będą blokowali tych z przodu. A jednak nie, no dobra, jednego zabili. Ale kurde, no nie, no dobra, spiry to nie był zbyt dobry pomysł, więc jeszcze raz. Raz, dwa i jeden, jeden beczkowóz, go. Tylko żeby czarioty skręciły gdzieś z dala od... Czemu czarioty mają świętego Mikołaja na sobie? No świetnie to beczko zrobiłeś. Kiedyś czarioty były takimi końmi, a teraz są świętym Mikołajem, więc też sobie nie dadzą rady, kurde. Spearman. Spróbujmy. Spearmanów. Oni rzucać nie będą, ale będą się przepychać przez tych. O kurde, no to nie, niezła walka, niezła walka, wam powiem. Patrz na te dźwięki, no wszystko jest teraz w tej grze. Ej, chyba wyszło dość dobrze, co? Bo większo... no wyszło chyba. Chociaż tutaj wszyscy nie żyją, ale tutaj zostało jeszcze kilkoro, a myślę, że dość łatwo się z nimi tutaj rozprawimy, zobaczcie, dokładnie, więc poszło okej. Dobra, tutaj znowu mamy spear, znowu odgapili ode mnie. Weźmy sobie, nie wiem, tutaj są jakieś tutaj typki, które nazywają się taekwondo. Zobaczymy, jak tutaj samurajowie. No nie, no dobra, na spiry to raczej się nie pochwalą. Kopią śmiesznie. Tutaj by trzeba było coś, co na odległość daje radę. Chociaż... nie no, brak szans. Dobra. Co na odległość da radę? Postawiłem dwie hołcze, czy tam jak to się nazywało, i trzech ninja. Ninja jeszcze nie testowaliśmy nigdy. Jestem ciekaw, czy naprawili trochę te hołcze, czy dalej tak samo cieniutko. Chociaż patrzcie, dobra, ej. Te hołcze naprawdę teraz... ej, wygram to. No, easy. No te hołcze, czy jak to tam się nazywało, rozwaliły to z tyłu kompletnie. Tak tyły poskładały, że lepiej się nie dało. Tutaj trzeba coś naprawdę mocnego, naprawdę... mocnego. Go Donald Trump. Ja pierni... dobra, szybko go... nie no, jeszcze go nie poskładali. Ej! Donald jest OP! Co on odwala w ogóle? Postawił mur! Nie wierzę. Dobra, go tutaj postawić tyle beczkowozów. Niech beczki się tym zajmą. Ja myślę, że beczki to są najlepsze rzeczy na świecie. Może jednak nie. Go cztery kanony. Cztery armaty. Czy patrzcie, jak szybko armata zniszczyła to z tyłu ten. O Jezus, jak go wyrzuciło. Stały nam... no nie, no nie, no nie. Jedna armata nie poradzi sobie, przykro mi. Dobra, mamy tutaj jakichś łotrzyków. Postawiłem łotrzyków. Zobaczmy, ja myślę, że łotrzykowie będą sprytnymi tutaj ludźmi. A, tutaj też są łotrzyki, dobra. Tylko, że ja mam dużo łotrzyków, ale w sumie... to ma rację bytu. Nawet nie odbytu, tylko bytu. XDDDDD. Dawajcie, zabijemy jeszcze to. Łotrzyki zabijecie, dacie. No patrzcie, no nie, no tam ci już nie... co on zrobił? Czy wy to widzieliście? Udało się, łotrzykami to poskładaliśmy. Dobra, nowa mapka. Nową mapkę zostawimy sobie na koniec. Znaczy na kolejny odcinek. A tutaj zobaczmy na tej mapce. Wiecie, co chcę zrobić, nie? Wiecie, jaką walkę planuję dla was tutaj przeprowadzić. Dzisiejszą walką dnia będzie walka Hillary Clinton versus Donald Trump. Myślę, że to będzie walka roku. Start. Czym ona rzuca? Shurikenami? Nie. Ona rzuca mailami. Aha, bo... dobre, bo była ta afera mailowa Hillary versus Donald. Znaczy Hillary miała ten... co? Hillary wygrała, ale jakby tutaj na przykład położyć Donalda? Nie to. Donalda po... no, kurde, armia Donaldów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie wiem, postawmy jak najwięcej Donaldów się da. I jak najwięcej Hillary się da. I go! O Jezus! Mój komputer! Mój komputer chyba tego nie przeżyje! Dobra, to był zły pomysł. O, teraz myślę, że będzie lepiej. Co wy na to? Dobra, teraz jest troszkę lepiej.
ale te tutaj strzały Donalda Trumpa strasznie lagują komputer. Ale widzieliście wcześniej, jak postanowiliśmy... O właśnie, Donald stawia mury, patrzcie. XDDDDD! Jezus! No to się nazywa prawdziwa akcja, no. Zobaczcie, zbudowali, dobra, koniec tego dobrego. Koniec tego dobrego. Zróbmy sobie jeszcze walkę wielkiej ilości beczek na wielką ilości... na wielką ilość wybuchających beczek. Zobaczymy, która strona to wygra. Start! Ła! Ła! Nic nie widzę! Widzę światłość. Myślę, że to była najpiękniejsza walka na świecie. Dobra, przeszedziłem trochę i zostawiłem otwartą przestrzeń na początku, więc będziemy mogli to trochę, coś jeszcze będziemy mogli zobaczyć. Ale no zobaczcie, wybuch. No dzieje się, ojejku, dzieje się, naprawdę się dzieje. Jest lepiej. Znaczy, zależy co dla kogo jest lepiej. Te beczki tutaj się zablokowały. A ten tutaj jakiś spalony jedzie, patrzcie. Kto wygra? No wydaje mi... Ojejku, no wszyscy są spaleni. Wydaje mi się, że niebiescy wygrali tylko dzięki temu, że tutaj się zablokowali. Dobra, tutaj jest jeszcze jakiś M16. Zobaczmy, czym jest M16. Aha, czyli po prostu jakiś strzelec wyborowy. No i ci niebiescy tutaj jednak dali lepszą radę. Ale no spróbujmy na przykład takich M16 postawić całą mapkę i tutaj też całą mapkę. Start. No niezła wojna, patrzcie, tu to jest totally war simulator. Kto wygra, proszę państwa, kto lepiej strzela? Dobra, jak widać chyba czerwoni, co? Chyba tak, dobra, pięknie. Dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nowy update wam się spodobał, bo mi spodobał się najbardziej. Fajny bardzo smaczek pomiędzy Donaldem a Hillary. Jak wiecie, jestem największym na świecie fanem pana Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Pokażcie, jak bardzo wam się to spodobało. Czekajcie na kolejny odcinek na dzisiaj. To już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.